Witam państwa, dzień dobry. Kamil Klinczak. To są kolejne Aktualności Narodowe na kanale Chrobry Szlak, Jak co poniedziałek, garść informacji na temat tego, co ciekawego w najbliższym tygodniu będzie się działo w Polsce, jeśli chodzi o wydarzenia prawicowe, narodowe, konserwatywne, ale nie tylko, również różnorakie inne wydarzenia. Dzisiaj przedstawimy również jedno takie, które. Może nie jest stricte wydarzeniem z listy konserwatywno-narodowej, ale jest na pewno ciekawe i warto się nad nim pochylić, więc o nim też będzie kilka słów, ale po kolei. Zaczniemy od jutra. Jutro, 23 sierpnia o 17 w Bibliotece Publicznej w Słupsku odbędzie się spotkanie z Ewą Marcinkowską. Z autorką książki A jednak spisek y, oraz lekarzem Marcinem Sowińskim y, temat to właśnie A jednak spisek organizatorem jest Stowarzyszenie Medycy Nadziei oraz niezależny portal informacyjny WICI jutro, czyli wtorek 23 sierpnia o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku y, ulica Grodzka 3. W obliczu kolejnej fali, wiadomo, czego na pewno ciekawe wydarzenie. I w obliczu kolejnej fali również wydarzenie, które odbędzie się w czwartek w Warszawie. Protest organizowany przez Warszawskie Struktury Konfederacji Korony Polskiej przeciwko projektowi rozporządzenia. O obowiązku badań w związku z dochodzeniem epidemiologicznym, czyli przepychanie obowiązkowych badań, obowiązkowych być może testów na wiadomą chorobę. Nie udało się w drodze ustawy różnych rozwiązań narzucić, no to robi się to tylną drogą w drodze rozporządzenia, tylnymi drzwiami. Protest Korona Warszawska organizuje pod siedzibą Głównego Inspektoratu Sanitarnego przy ulicy Targowej 65 w czwartek, 25 sierpnia o godzinie 15. Polecamy Państwa uwadze i pamięci. Natomiast tego samego dnia, skoro czwartek to i spotkanie naszego łódzkiego środowiska narodowego. Jak zawsze o 18.30 i jak zawsze na Pruchnika 1. Tym razem będzie temat taki stricte historyczny. Z tych klimatów historycznych dużo bardziej odległych od naszych czasów. Czyli jeśli chodzi o średniowiecze, początki państwa polskiego, redaktor Jacek Kędzierski przybliży nam. Postać Bolesława Zapomnianego, oto czy Bolesław Zapomniany, który jest domniemanym synem Mieszka Drugiego, czyli wnukiem Bolesława Chrobrego, czy on w ogóle istniał i dlaczego został, jak sama, sama nazwa, sam przydomek wskazuje, zapomniany, to o tym na spotkaniu. Czwartek 25 sierpnia, godzina 18:30, łódź Pruchnika 1. Serdecznie zapraszamy, a tych, którzy są z miejsc bardziej odległych, zapraszamy przed ekrany, ponieważ spotkanie, jak każde, będzie transmitowane. Natomiast w dniach 26-28 sierpnia w Przemyślu festiwal Łączy nas historia, opisuje, będzie opowiadał o pewnej, pewnej, pewnych akcentach z historii. Przemyślał on, wzbudził pewne kontrowersje z racji swojego programu. My tu kontrowersji nie widzimy, no ale dlatego tym bardziej polecamy Państwa uwadze, bo wydaje się, że to wydarzenie jest całkiem ciekawe. Zatem przedstawimy tutaj pokrótce program tegoż festiwalu. W piątek o 15:00 rozpoczęcie festiwalu. Od 15:00 do 19:00 prezentacja grup rekonstrukcyjnych, wystawa książek. Prelekcje tematyczne, Karol Kitzman, budowa twierdzy i walki o twierdzę Przemyśl 1914-15, dr Lucian Faz, walki na przedpolu w Lwowa w 1914, dr Tomasz Zając, ostatnie dni twierdzy Przemyśl w świetle rosyjskich dokumentów, prezentacja wystawy, działania wojenne w twierdzy Przemyśl, a życie codzienne mieszkańców Przemyśla i regionu. Przygotowana przez Archiwum Państwowe w Przemyślu i te wydarzenia w Przemyskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Grodzkiej 8. W sobotę 27 sierpnia o 12.00 Rekonstrukcja targowiska z czasów twierdzy z udziałem Stowarzyszenia Damy i Huzary, Zespołu Pieśni i Tańca Przemyśl oraz kół Gospodeń na Placu Niepodległości ulicach Kazimierzowskiej i Franciszkańskiej. Małe formy teatralne na rynku. Kuchnie polowe, koncerty muzyczne w podwórkach wybranych kamienic. O godzinie 16.00 widowisko taneczno-muzyczne werbunek na rynku. O 17 rekonstrukcja wizyty cara Mikołaja II i ten element właśnie wzbudził co po niektórych kontrowersje, e, wiadomo, jak to cara. E, a, a jest to po prostu oddanie pewnej prawdy historycznej, wizyta cara Mikołaja II w zdobytej twierdzy, przejazd zabytkowych pojazdów od placu na Bramie Franciszkańską, Serbańską, Rynek, Plac Dominikański pod Bramą Rycerską i o 20 wieczorne widowisko historyczno-muzyczne w wykonaniu rekonstruktorów i zespołu muzycznego na Forcie VII Brałkowce. A w niedzielę 28.11.45 rekonstrukcja historyczna defilady połączonych wojsk niemieckich i austro-węgierskich po twierdzy Przemyśl na, przemys, na Przemyskim Rynku, przemarsz na zniesienie pod krzyż zawierzenia, 12.30 polowa modlitwa pod krzyżem zawierzenia, złożenie kwiatów na grobach żołnierzy poległych w czasie walk, o 17.00 koncert muzyki kameralnej od Wiednia do Budapesztu yy, na dziedzińcu Zamku Kazimierzowskiego. To cały taki program yy, przemyski, dość ciekawy. Ta historia lokalna też jest ważnym elementem, i choć nie wpisuje się do końca w aktualności narodowe, stwierdziliśmy, że warto o tym powiedzieć. Jeśli ktoś chce spędzić tak aktywnie najbliższy weekend, y, jest zainteresowany, to może udać się do Przemyśla. I ostatnia informacja, ostatnie wydarzenie 27 sierpnia godzina 12 na Górze Świętej Janny w Muzeum Czynu Powstańczego Leśniska 28 Góra Świętej Janny odbędzie się prezentacja wystawy Nieznana historia Armii Krajowej na Śląsku Opolskim. Więc bardzo ciekawy temat, a też nieznany, zwłaszcza jeśli chodzi o pielęgnowanie polskości śląsko-opolskiego, co niektórzy zdają się w obecnym czasie kwestionować. Więc do tego też zachęcamy osoby, które są z tamtych rejonów, czy też mają okazję udać się do tegoż muzeum w sobotę. Zachęcamy do udziału. I to wszystko w tych aktualnościach. Jak zawsze zachęcam, oprócz udostępniania tego materiału, łapek w górę, subskrypcji, komentarzy, zachęcam także do yy, nadsyłania nam informacji o tym, co ciekawego dzieje się w kraju w najbliższym czasie, i my chętnie yy, to dołączymy do tego naszego cotygodniowego yy, programu. A. Ten odcinek aktualności już dobiega końca. Do następnego razu, do usłyszenia, do zobaczenia na naszym kanale.